w ogóle spożywczy. To są najlepsze momenty sprzedażowe, tak? Zbliżają się święta, święta Bożego Narodzenia, ludzie też kupują dużo świeżej żywności, w związku z tym też nam zależało, żeby nie robić tego w styczniu, no bo styczeń jest martwym miesiącem. A jak udało się paniom w ciągu tych 6 tygodni od pojawienia się pomysłu do otwarcia pierwszego biobazaru znaleźć dostawców, znaleźć ludzi, którzy chcieliby przyjechać ze swoimi produktami? No i to jest właśnie to, o czym powiedziałam na początku, czyli to jest plus tego, że no nie wzięłyśmy się znikąd na tym rynku, bo przez to, że z miernym sukcesem miałyśmy markę własną, ale to pozwoliło nam po pierwsze poznać rolników, po drugie producentów, po trzecie nawiązać kontakty takie handlowo, też personalne z osobami, które widziałyśmy, że są na tym rynku i produkują tę żywność. Poznałyśmy też mnóstwo ludzi z jednostek certyfikujących. No i po prostu znałyśmy ten rynek, który też, no umówmy się, on nie jest wielki, w związku z tym no, większość tych osób produkujących znałyśmy i też no, stawiamy na taką, na dobry kontakt też biznesowy z ludźmi, w związku z tym no, oni powiedzieli, okej, dobra, jest to trochę szalony pomysł, ale przyjedziemy. To też trzeba pamiętać o tym, że to nie są ludzie, którzy przyjeżdżają, nie wiem, mają 30 kilometrów do nas, no może część teraz tak, ale większość wtedy przyjechała naprawdę setki kilometrów, żeby do nas przyjechać i sprzedawać swoje produkty. Także... Ale opłaciło się i wracają. Tak, wielu wraca, w ogóle to jest nasz, za wszystkiego mówimy o tym, że to jest nasz też osobisty taki sukces, że udało się stworzyć fajne firmy, udało się rozwinąć te firmy, które już istniały, udało się też wielu osobom pomóc i wprowadzić na przykład większą ilość produktów. To są też ludzie, którzy w tej chwili naprawdę mają, nie mówię, że wszyscy, ale część firm jest naprawdę już dużo, dużo większa niż na początku. Bardzo się rozwinęła pod względem asortymentowym, pod względem zaplecza też produkcyjnego, także no, bardzo dużo firm po prostu mocno stanęło na nogi i zaczęło być naprawdę poważnymi graczami na tym rynku, także to jest super. Czyli tak naprawdę nie tylko dostawcy pomogli wam, ale i panie pomogły właśnie rolnikom, dostawcom tak. Wejść na rynek i tak. Zaistnieć na nim mocniej. Tak. Tak, szczególnie, że to też jest na takiej zasadzie, że my bardzo często same też wyszukujemy tych ludzi, którzy namawiamy ich do tego, żeby na przykład się certyfikowali. Wręcz jeżeli jest ktoś taki, kto się waha, czy to ma sens, żeby wejść i zacząć tak produkować. Bardzo często pomagamy w procesie certyfikacji. Mamy różnego rodzaju rabaty i upusty związane z tym, że ktoś przystępuje do tego procesu. No i też bardzo jasno edukujemy klientów, bo bardzo często ludziom się wydaje, że to jest po prostu tylko taka decyzja, dobra, to dziś będę się certyfikować. A to się wiąże z szeregiem naprawdę różnego rodzaju obostrzeń produkcyjnych i to są różne wymogi dla produkcji roślinnej, inne wymogi dla produkcji takiej przetwórczej. W związku z tym no, jest naprawdę szereg wymogów, które trzeba spełnić. I to jest taka nasza naprawdę duża satysfakcja osobista, że udaje się po prostu budować ten rynek, no, tak naprawdę. Ten sceptycyzm wśród dostawców głównie wynikał z obaw, czy, że to będzie trudny proces, że to jest trudny proces, kosztowny, no bo tam, tak jak pani powiedziała, obostrzeń jest bardzo wiele, jeżeli chodzi o certyfikację, o spełnienie tych wszystkich wymogów. Jednym z nich też jest czas, w którym ziemia, na której będzie posadzone dane warzywo czy owoc, musi odpocząć. Tak. Znaczy myślę, że to jest tak naprawdę wszystko to, co pani powiedziała. To jest bardzo złożony proces. Natomiast myślę, że to też jest kwestia tego typu, że jeżeli sprzedajemy coś do sklepu, no to de facto dostarczamy to tam i tak naprawdę już nie mamy za dużego wpływu na to, co, w jaki sposób ktoś odbierze ten produkt, bo producent już nie stoi przy nim, tak? Nie opowiada o nim i tak dalej. Natomiast u nas ta sprzedaż jest bardzo wymagająca, ale też myślę bardzo satysfakcjonująca dla obu stron, czyli mówię tutaj i dla klienta, i dla producenta. Bo po prostu można dużo więcej o tym produkcie opowiedzieć, ale jest wymagająca pod względem czasu, no bo nie dość, że trzeba to wyprodukować, to jeszcze trzeba bardzo rano wstać, bo jeżeli ktoś przyjeżdża na przykład, ma do nas 350 km, no to musi po prostu wstać w nocy, albo nawet w piątek wcześniej jeszcze przygotować ten towar, przyjechać tutaj i potem z entuzjazmem opowiadać przez cały dzień o tym, co sprzedaje i dlaczego jest to takie dobre, no a potem tak naprawdę wrócić do wielu obowiązków takich typowo produkcyjnych, ale też administracyjnych, tak, bo to trzeba pamiętać o tym, że wiele tych firm to są albo rolnicy, albo to są firmy jednoosobowe, w związku z tym po prostu jest no, kupa rzeczy na głowie. Ale to się udaje i
to jest chyba jeden z większych takich plusów tego, że można dowiedzieć się, co dokładnie kupujemy. Tak, to jest na pewno jedno. Po drugie, można wielu rzeczy spróbować na miejscu. Po trzecie, można porozmawiać, można nawiązać kontakty zupełnie z innymi ludźmi, z którymi tak naprawdę, nie wiem, można się dowiedzieć, jak się produkuje masło, albo jak wygląda uprawa jakichś konkretnych warzyw, albo jak je po prostu przygotować, bo bardzo często jest też tak, mam taką ulubioną historię o jarmużu, który dzisiaj jest po prostu w ogóle, no co to jest? Przeżywa. Przeżywa boom, ale już jest po prostu standardem, tak? Już jarmuż można kupić w zwykłym warzywniaku. A pamiętam, chyba to było 3 lata temu, jak jedno z gospodarstw, było to gospodarstwo ekologiczne Dobrodziej, oni są notabene z zachodniopomorskiego, więc oni, pamiętam, przywieźli jako jedni z pierwszych jarmuż na biobazar. To było tak, że mieliśmy klientów, którzy po prostu o godzinie 8 już byli przy tym stoisku, a o 8:15 już tego jarmużu nie było. Już go w ogóle nie było na całym biobazarze. W związku z tym jest bardzo dużo takich też historii, gdzie po prostu zaczynamy wracać. My też wprowadzaliśmy takie produkty, o które ludzie pytali. I ci rolnicy mówili, okej, dobra, super, możemy to wprowadzić, możemy to spróbować zrobić, nie obiecujemy sukcesu, bo zobaczymy, jak będzie, ale bardzo często faktycznie po prostu wprowadzają rzeczy, o które proszą ludzie i to są zarówno zwykli klienci i konsumenci, ale też mamy bardzo wielu na przykład kucharzy, którzy u nas robią zakupy, czy też szefów kuchni. Jest naprawdę bardzo dużo takich produktów, które są mega wyjątkowe. No, to jest też taka cecha szczególna biobazaru, że mamy po prostu bardzo dużo świeżych produktów, bo to jest targ. W związku z tym u nas oczywiście też są produkty tak zwane suche, ale głównie w głównej mierze są to warzywa, owoce, nabiał, mięso i takie produkty po prostu, które trzeba kupić i zjeść w miarę szybko. A które z warzyw, owoców, dzięki paniom, oprócz jarmużu, o którym już wspomniała pani, pojawiły się ponownie na rynku? Jest takie warzywo, które nazywa się wężymort, a kiedy po włosku to jest skorzonera, to też wróciło. Na pewno wróciły wszystkie kasze, na pewno wróciły do łask takie rzeczy typu topinambur, który kiedyś w ogóle, czy rzepa, przed wojną to w ogóle był standard, tak? To były takie rzeczy, które się jadło. W tej chwili, no też oczywiście za naszą sprawą, ale też myślę tego, że po prostu ludzie się interesują tym, co się je, jak coś można ugotować, że są warsztaty kulinarne. Ludzie po prostu też szukają takich produktów i oni sami do nas przychodzą i to właśnie sami też proszą o albo sprowadzenie jakichś rzeczy, albo o wręcz ich uprawę, tak? No mamy bardzo dużo też, bardzo duży wybór ziół z gospodarstwa państwa Jabłońskiego. To jest gospodarstwo, które znajduje się niedaleko Warszawy, bo w Rozalinie to jest jakieś 25 chyba, albo 30 kilometrów. No i też wybór tych ziół jest po prostu kosmiczny, także jest, naprawdę jest czym wybierać. W tej chwili mam około, myślę, 10 tysięcy produktów w ogóle łącznie na biobazarze, także jest to naprawdę ogromny wybór. No i też poszerza się ta sieć biobazarów. Tak. Zaczynałyście panie od jednego. Tak, zaczynałyśmy od jednego, mieliśmy 30 wystawców w tej chwili w Warszawie, w fabryce Norblina, zresztą z której się wyprowadzamy i potem się przeprowadzamy na Wołoską, ale będziemy, działamy, tak? Także generalnie tylko w jednym miejscu przez 3 lata. Oprócz tego działamy jeszcze w jednym miejscu w Warszawie na terenie Soho Factory, na Miejskiej 25, ale od 4 lat... Sporo jest tam biobazar. Tam też jest sporo biobazar, natomiast cały czas to jest tak, że pierwsze edycje są po prostu też zdecydowanie mniejsze i oczywiście część klientów przyjeżdża do Soho, ale też część klientów po prostu przyjeżdża do nas na Żelazną. Natomiast z dużym powodzeniem też prowadzimy biobazar w Katowicach na Śląsku. Właściwie w kwietniu będą 4 lata. Także tak, rozwijamy się. Cieszy nas to. A jakieś plany co do kolejnych punktów? No teraz bardzo byśmy chcieli się skupić na tej przeprowadzce i na tym, żeby zaistnieć na Wołoskiej i z powodzeniem po prostu rozwijać biobazar tam na Mokotowie. Czy będzie kolejny? Nie wiem, pewnie jakiś na pewno. Będziemy myśleć. A czy wybór miejsca ma znaczenie, gdzie pojawia się taki biobazar? Czy celujecie w konkretnych odbiorców? Raczej powiedziałam, że celujemy w takie miejsca, które są w miarę centralne, z możliwością też zaparkowania cały czas, dlatego że te zakupy, które u nas ludzie robią, są większe. Chociaż myślę, że akurat w tej nowej lokalizacji, ponieważ jesteśmy w sercu Mordoru, to jednak sporo ludzi będzie u nas robić zakupy codzienne i myślę, że bardziej skupimy się na rozwoju jakby kolejnych dni biobazaru niż na dodawaniu kolejnego biobazaru, ale tutaj jakby
jesteśmy otwarci. Natomiast no, celujemy na pewno w takie miejsca centralne miast, bo wiemy, że większa świadomość odbiorców. Tak, to jest raz, natomiast też trochę idziemy w kierunku takich miasta na zachodzie Europy, typu na przykład, nie wiem, Barcelona, która sobie postawiła za cel, że ludzie muszą mieć dostęp, nie wiem, w przestrzeni, czasu przestrzeni 15 minut pieszo, dojścia do targu z żywnością świeżą. W związku z tym no na pewno też nie chcemy być na jakichś peryferiach i wynajmować jakichś hal tego typu, tylko po prostu jesteś faktycznie jako być częścią tkanki miejskiej. Najchętniej byśmy zrobili tak, żeby ludzie mogli nas przyjść i przyjechać rowerem, co dużo osób robi. Natomiast no, faktycznie te zakupy są spore, bo wybór jest duży i też tych produktów ekologicznych tak jakby jest sporo, w związku z tym ludzie bardzo często się po prostu zaopatrują na większą ilość. Mówi się, że jednym z minusów żywności ekologicznej jest jej cena, że jest znacznie droższa od standardowej żywności. Czy rzeczywiście? Powiedziałabym, że to bardzo zależy od tego, jak to jest produkt, to jest raz. Dwa, zawsze w takich wywiadach podkreślam, że ten, nawet nie tyle, że żywność ekologiczna jest droga, tylko ta konwencjonalna jest po prostu bardzo, bardzo tania. To trzeba sobie zwrócić, znaczy jakby zdać sobie z tego sprawę, że koszty produkcji są zdecydowanie wyższe, ponieważ no, nie stosuje się wielu różnych przyspieszaczy, czy to wzrostu, czy to jakichś środków, jakichś herbicydów, czy fungicydów, które są zabronione w żywności, znaczy w uprawie ekologicznej. W związku z tym te plony są zdecydowanie inne to raz. Zwierzęta też rosną i są hodowane w zupełnie innych warunkach, więc no to po prostu jeżeli ktoś nawet produkuje zwykłe inne rzeczy, to wie, że jeżeli się zbierze te wszystkie koszty produkcyjne razem, no to po prostu ta żywność jest droższa. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że w związku z tym, że Biowazer jest głównie promuje sprzedaż bezpośrednią, to ta cena końcowa produktu jest inna. Ona jest, znaczy ona jest marżą głównie dla producenta, ale znacznie mniejsza. Ale znacznie mniejsza, ponieważ no nie ma tych pośredników po kolei bardzo często. Oczywiście mamy takie produkty, typu, no wiadomo, banany nie rosną w Polsce, no tak? Ale gro tych produktów lokalnych czy też sezonowych jest no po prostu w zupełnie innej cenie. Już pomijam na przykład produkty typu dobra szynka, tak? Która u nas właściwie kosztuje tyle samo, co dobra szynka w supermarkecie. Więc im więcej tego produktu się sprzedaje, tym on też jest tańszy. Czy to jest trudny rynek pod względem konkurencyjności dla Was? To znaczy powiem tak, my z uwagi na to, że właściwie takim targiem ekologicznym stricte, bo u nas 80% produktów jest certyfikowanych. Tak, więc pod tym względem jesteśmy jedyni. Natomiast w ogóle jest oczywiście wielu uczestników tego rynku, no bo przecież mamy i sklepy, mamy sieci supermarketów, jest też wiele sklepów ekologicznych, takich działających w internecie. Natomiast no, każdy z tych uczestników działa po prostu w swojej rzeczywistości sprzedażowej i u nas pod tym względem ciężko nam powiedzieć, żebyśmy mieli jakąś konkurencję taką jeden do jednego, ale oczywiście ten rynek robi się konkurencyjny, no bo cały czas zastanawiamy się, jak trafić do nowej rzeszy klientów. Teraz chcielibyśmy bardzo rozwijać sprzedaż też taką z dowozem do klientów bezpośrednio. No i tutaj nie ma co spoczywać na laurach, tylko trzeba myśleć, jak się rozwijać. To trochę wyzwanie. Wyzwanie, sporo. Tak, wyzwanie, natomiast też trzeba pamiętać, że ponieważ mamy bardzo duży dostęp do tych produktów świeżych, jest nam prościej też to zorganizować, bo mamy ich wszystkich w jednym miejscu, to raz, a dwa, też chcielibyśmy stawiać na, szczególnie akurat w nowej lokalizacji, na szybkość odbioru tych zakupów, bo też wiemy o tym, że ludzi męczy i też nie mają czasu na to, żeby pojechać do sklepu, zaparkować, wyjść, przejść przez po prostu pół kilometra galerii handlowej, potem pójść do sklepu, stanąć w kolejce i dopiero wyjść. U nas można to zrobić zdecydowanie szybciej i myślę, że akurat w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne. Tutaj też chciałam się zapytać, czy jest jakiś przepis na to, jak przekuć porażkę w sukces? No, dlatego, że początek wcale nie był taki łatwy, ale teraz jednak Biobazar rozwija się. No i same panie też podają często siebie jako przykład, że nawet z takiej patowej sytuacji można wyjść zwycięsko. Znaczy, pyta mnie pani o składniki sukcesu? Tak. Znaczy, myślę, że na pewno na 100% jest to po prostu ciężka praca i upór, to na pewno. Myślę, że bardzo ważne, tak z punktu widzenia też wielu rzeczy, które się nadal dzieją u nas w firmie też, to jest ten tak zwany timing, żeby nie wejść za wcześnie, nie wejść za późno, bo no, to ma naprawdę znaczenie. Natomiast myślę, że kluczem jest po prostu ciągła edukacja i siebie i
myślę, że też kluczowy jest zespół, jaki się dobiera i komunikacja w zespole, ale na pewno no, nie będę tutaj bardzo oryginalna. Ciężka praca jest po prostu jest kluczem na pewno, ale też obserwacja tego, co się dzieje w ogóle na świecie, trendów, to jest na pewno kluczowe. I timing. Prowadzicie też spotkania dla przedsiębiorczych kobiet. Tak, to już pewnie bardziej Kingi działka, chociaż ja powoli gdzieś tam zaczynam też brać w tym udział. To jest bardzo ciekawe zresztą, bo po pierwsze można spotkać ciekawych ludzi, po drugie ludzie mają po prostu bardzo dużo różnych ciekawych pomysłów. Oczywiście część z nich nie wypala, część z nich jest po prostu tylko ciekawym pomysłem, a na koniec chodzi o to, żeby je po prostu wykonać, bo myślę, że to też jest jedna z takich rzeczy, o których trzeba pamiętać, że wykonanie, jakby egzekucja tego, co sobie wymyślimy, jest kluczowa i to po prostu bardzo często jest tak, że ludzie mówią, a mam super pomysł, a potem a to zrobię się tak, że to wcale nie jest takie proste. Ale jak otrzymujecie pytania podczas właśnie takich spotkań z przedsiębiorczymi kobietami, co im mówicie, że warto zawalczyć o pomysł, w jaki sposób to oczywiście zrobić? Myślę, że też kluczowe akurat już myślę, że warto ryzykować, ale też trzeba sobie chyba też szczerze ze sobą porozmawiać, czy człowiek ma też sobie taką siłę i takie samozaparcie, żeby się po prostu nie poddać na pierwszej przeszkodzie, bo tych przeszkód jest bardzo dużo. Teraz właśnie też czytam taką książkę akurat o podejściu do biznesu i do pieniędzy też. I generalnie tam jest takie powiedzenie, które mówi o tym, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że naprawdę prowadzenie własnego biznesu jest trudne. To jest, internet teraz jest pełen takich historii, typu ktoś odszedł z korporacji, założył swoją firmę i po prostu super ekstra i tak dalej. Nie, to jest naprawdę ogromnie ciężka praca. I tu bym podkreśliła to, że bardzo ważne jest to, kogo ma się też dookoła. No ja miałam to szczęście, że udało mi się nawiązać współpracę z Kingą, która jest naprawdę bardzo doświadczoną osobą w biznesie. W związku z tym, no to jest też kluczowe, kto podpowiada i jak podpowiada. A czy jest czas na życie prywatne, na realizowanie swoich pasji jeszcze dodatkowo? No pewnie. To jest... Znaczy bez tego to w ogóle nie da rady. Praca nie może przesłonić wszystkiego. Ona oczywiście jest pasją i dla mnie oczywiście pasją jest też to, że to jest, że robimy to, co robimy i wspieramy akurat tę gałąź gospodarki, czyli produkcję ekologiczną i też wspieramy małych producentów. Ale w ogóle sam biznes jest ciekawy, sama nauka tego, jak liczyć biznes, jak go rozwijać, na co zwrócić uwagę, no to jest naprawdę fascynujące, więc tu akurat to myślę, że to jest w ogóle, otwiera dużo możliwości też innych. Natomiast pasje trzeba mieć poza pracą. A jakie są pani? No, moją obecną pasją jest język hiszpański, którego się uczę 2 razy w tygodniu, więc to jest akurat super. W ogóle podróże i też góry wysokie, w związku z tym sporo sportu. Spinaczka? Bardziej wysokogórski trekking, więc tak, i w ogóle podróże. Także no, bez tego nie da rady. To jest bardzo ważne. Ten rozwój poza pracą to dlaczego? Jest... Pozwala złapać dystans do biznesu? Złapać dystans, ale też przez to na przykład teraz w styczniu będę wyjeżdżać na Kubę i będę tam prowadzić grupę 6 czy 7 osób, które będą ze mną tam podróżować. W związku z tym no to też znowu pozwala na to, żeby poznać ciekawych ludzi. Oni robią wszyscy różne inne rzeczy. W związku z tym, no to rozwija. Po prostu można coś podpatrzeć, można znaleźć ciekawe produkty, można porozmawiać. Ktoś może podsunąć zupełnie zwykłej dyskusji, może podsunąć sposób, jak rozwiązać jakieś wyzwanie w własnym biznesie. Także jest to mega istotne. Tu niestety musimy postawić kropkę. Moim i Państwa gościem była pani Agnieszka Saturnus, współzałożycielka, twórczyni Biobazaru. Dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Cześć, Poczta Myślnik Polska. Karabina. Przewodniczący lekników i właścicieli lat. Pod hasłem jeszcze Polska nie zginęła, prawda i normalność. Taką robią manifestację pod Sejmem i warszawiacy. No, może warto by to wesprzeć, prawda? To jest dobra sprawa. Jeszcze Polska nie zginęła, prawda i normalność. 16. Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów. Czas na informacje dnia. 22 listopada, lepiej dwa razy zastanowić się, niż bez powodu dzwonić pod numer 112. Od dzisiaj będzie to karane.
dalsze komentarze po ostrym wpisie Donalda Tuska na temat polskiego rządu. I zmiana w Zimbabwe. Robert Mugabe nie jest już przewodniczącym rządzącego ugrupowania. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Koniec z bezkarnym, nieuzasadnionym blokowaniem numerów alarmowych. Od dzisiaj za głupi żart telefoniczny można trafić do aresztu lub zapłacić grzywnę w wysokości 1500 zł. Ponad 1 800 000 zgłoszeń przyjęli w ubiegłym roku operatorzy Radomskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Statystycznie telefon dzwonił prawie 5000 razy w ciągu doby. Jeszcze 4 lata temu około 80% to były fałszywe albo nieuzasadnione alarmy. Dziś, jak mówi brygadier Jarosław Czysz, szef CPR w Radomiu, jest znacznie lepiej. Widać, że jakieś tam apele do społeczeństwa odniosły swój skutek. Jest widoczna lekka poprawa. Wiele bezzasadnych połączeń z numerem 112 wykonują dzieci. Zdarzają się jakieś głupie wezwania pożarów i tak dalej. Operator 114, w czym mogę pomóc? Albo, że rodzice kupią. No naprawdę, to jest problematyczne. Halo? Halo, czy ktoś potrzebuje pomocy? Pouczam wszystkich rodziców o tym, żeby zastanowili się przed tym, jak dadzą dziecku telefon do zabawy. W Radomskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które jest największe w kraju, pracuje ponad 150 operatorów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Marszałek Senatu i premier Beata Szydło krytycznie o słowach Donalda Tuska, przewodniczący Rady Europejskiej, napisał na Twitterze: alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla, zbyt podobne, by spać spokojnie. Premier Szydło uważa, że Donald Tusk wykorzystuje swoje stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej do ataku na Polskę. Zdaniem szefowej rządu były premier jako szef Rady Europejskiej nic dla Polski nie zrobił. Marszałek Senatu uważa, że to walenie głową w mur, jak przewiduje, będzie bolało. Stanisław Karczewski uważa, że Donald Tusk podczas ostatniej wizyty w naszym kraju zrozumiał, iż trzeźwo myślący Polacy postawili mur dzielący go od krajowej polityki. Wpis szefa Rady Europejskiej skomentował na antenie Polskiego Radia 24 publicysta tygodnika sieci Piotr Skwieciński. Jak mówił, to przekroczenie cienkiej czerwonej linii. Cienką czerwoną linią to jest sugerowanie, że jest to realizowanie jakiegoś planu Kremla, planu Rosji. Jest to przekroczenie cienkiej czerwonej linii, dlatego że to jest już insynuacja, na którą Donald Tusk, no, nie na poparcie swojego Donald Tusk, ani nikt, nie ma żadnych absolutnie faktów. Znaczy to można by byłoby przyjęcać się w ogóle tutaj nad Donaldem Tuskiem, że oni tak sądzą, pokazując, jak bardzo nie tylko się mylą, ale jak bardzo nie mają żadnych argumentów na poparcie takiej tezy. I jeszcze komentarz portalu Politico Europe. Jak czytamy, ostry atak Donalda Tuska na polski rząd podsyca na nowo spekulacje o jego przeszłości w krajowej polityce. To nietypowe, by przewodniczący Rady Europejskiej krytykował jakikolwiek kraj Unii Europejskiej, bo jego praca polega na reprezentowaniu interesów państw członkowskich w Brukseli, zauważa autorka materiału Marion Soletti. Przypomina, że Tuska i PiS dzieli długa i gorzka historia oraz że Warszawa próbowała zablokować jego wybór na drugą kadencję wcześniej w tym roku. W Trzebieszowie na Lubelszczyźnie zakończyły się uroczystości pogrzebowe chorążego Antoniego Dołęgi, pseudonim Znicz, najdłużej ukrywającego się żołnierza niezłomnego. Znicz po raz pierwszy pochowany został potajemnie w 1982 roku. Kilka miesięcy temu odkryto jego szczątki. Dzisiejsze uroczystości pogrzebowe obserwował Karol Surówka. W uroczystościach pogrzebowych Antoniego Dołęgi wzięło udział kilkaset osób, w tym żołnierze, kombatanci i mieszkańcy. Odbyła się uroczysta msza, później trumna ze szczątkami chorążego, przykryta biało-czerwoną flagą, została przewieziona na opancerzonym pojeździe wojskowym na parafialny cmentarz. Historyczna chwila wyjaśnienia sprawy Antoniego Dołęgi sprawiło, że trzeba napisać na nowo w podręczniki do historii Polski. Antoniego Dołęgę żegnały osoby, które osobiście go pamiętały. Wśród nich Jerzy Płodowski. W jego domu rodzinnym Antoni Dołęga przez wiele lat się ukrywał. Rodzina bała się represji, bo nawet do nas przyjechało dwóch milicjantów, a on siedział w domu za szafą. Antoni Dołęga walczył w kampanii wrześniowej, później działał w konspiracji antyniemieckiej. Do połowy lat 50. Znicz brał udział w partyzanckich akcjach zbrojnych przeciwko agentom UB. Antoni Dołęga do końca życia się nie ujawnił. Pozostawał w ukryciu, korzystając z pomocy mieszkańców.
Strzemieszowa, teraz Rówka, Polskie Radio. Ultimatum usłyszał prezydent Zimbabwe Robert Mugabe. Albo do jutra do południa dobrowolnie ustąpi, albo zostanie poddany procedurze impeachmentu, czyli usunięcia z urzędu. Rządzący krajem Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe, Front Patriotyczny, pozbawił Mugabe funkcji przewodniczącego. Nowym liderem partii został zdymisjonowany przez prezydenta, wiceprezydent Emerson Mnangagwa. Od kilku dni w stolicy kraju Harare tysiące ludzi protestowały przeciwko wieloletnim rządom Roberta Mugabe. Na ulicach pojawiły się czołgi, transportery opancerzone. Generałowie negocjowali z prezydentem jego honorową dymisję. Mugabe jednak nie chciał ustąpić. Na wieść o jego odsunięciu od stanowiska na ulicy Harare ponownie wyległy tysiące ludzi. Tańczą, śpiewają i krzyczą z radości. W stolicy Zimbabwe jest reporter szwedzkiej telewizji publicznej. Jak się czujesz? Jestem najszczęśliwszy na świecie. Tak długo na to czekaliśmy. To cudowne widzieć, że wszyscy są wolni. Zimbabwe. 93-letni Robert Mugabe rządzi krajem od 37 lat. W ubiegłym tygodniu odsunął od władzy wiceprezydenta Mnangagwę, a na swojego następcę wyznaczył własną żonę Grace. Spowodowało to polityczny kryzys. Dzisiaj ugrupowanie rządzące informuje, że 75-letni Mnangagwa będzie jej kandydatem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Zimbabwe było przed laty jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów Afryki, ale 10 lat temu znalazło się w potężnym kryzysie ekonomicznym. Robert Mugabe od dawna oskarżany jest o zapędy autorytarne i fałszerstwa wyborcze. I jeszcze najnowsze informacje z Wisły. Trwa tam indywidualny konkurs w skokach narciarskich Pucharu Świata. Dawid Kubacki, który uzyskał 125 metrów, zajmuje czwarte miejsce po pierwszej serii. Kamil Stoch jest ósmy, prowadzi Niemiec Richard Freitag. W finale wystąpi 5 Polaków. Do końca dnia w całym kraju może padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. W górach sypie śnieg. Jest chłodno od 3 stopni w Suwałkach do 4 w Warszawie, 6 w Opolu i w Gdańsku. W Dolinach Górskich od 1 do 3 stopni. Na zachodzie kraju chwilami dość silny, porywisty wiatr. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 7 minut po godzinie 16. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu gość, pan Krzysztof Ziemiec, dziennikarz TVP. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale to od razu zaznaczę, dziś nie będzie o telewizji, dziś będzie o historii, o trudnej historii. I nie o polityce też, chociaż może on tu bym się zawahał. Chyba jednak będzie o polityce, to nawet całkiem sporo, ale o tej polityce sprzed lat. Wysiedleni. Akcja Wisła 1947, taki tytuł nosi pana książka, która już ukazała się na rynku. Zawahałem się, żeby usłyszeć potwierdzenie. No, ona miała premierę na targach książki w Krakowie pod sam koniec października, więc już to można powiedzieć, tak od 2 tygodni jest w księgarniach. Przeciśmiało możemy szukać, z tego co wiem, to prawie już jej nie ma, bo jakoś tak się na razie przynajmniej. To jest dobra i zła informacja zarazem. Tak. Dla autora dobra. Dla autora na pewno dobra, dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z treścią, być może już mniej, ale zgaduję, że skoro znika z księgarskich półek, to jest szansa, że za chwilę pojawią się do drugiej. I to jest trzecia. Tym razem znów dobra informacja. No mam taką obietnicę, także myślę, że tak będzie. No to teraz o zawartości. Dlaczego pan postanowił sięgnąć po temat akcji Wisła, po temat tego, co działo się po 1945 roku głównie na polskich byłych okresach, ale nie tylko. Tak. Dobrze, że pan powiedział po 1945, bo ta książka jest troszkę szersza. Ja chciałem opisać nie tylko sam moment akcji Wisła, czyli akcję, która zaczęła się pod koniec kwietnia, trwała nawet do końca lipca 1947 roku. Chciałem pokazać całe tło, czyli okres takiej tuż powojennej Polski na właśnie krańcach Polski, na dzisiejszych Kresach, ale nie tylko, bo to jest też taki okres, kiedy następuje wielka migracja Polaków, czyli dawni Kresowianie muszą, jeśli oczywiście chcą pozostać w granicach Polski, muszą wyjechać z dawnych Kresów, bo Polska odjechała. Na terenach Polski jeszcze są, powiedzmy,
ludzie, którzy dawniej mieszkali na terenach niemieckich, czyli dawne ziemie zachodnie, czy Prusy wschodnie, są autochtoni na przykład na Prusach, czyli warmiacy, Mazurzy, czyli ci, którzy nie mieszczą się w kategorii ani Polaków, ani Niemców. I przybywają też nagle w tamte miejsca ludzie, którzy są z zupełnego kręgu kulturowego, czyli właśnie ludzie albo pochodzenia ukraińskiego, albo Polacy, ale chodzący do cerkwi, a nie do kościoła. To wystarczyło, żeby w ramach akcji Wisła zostać przesiedlonym 300-400 km w głąb Polski, jechać w nieznane, w zupełnie inne tereny. I ja chciałem pokazać ten taki trochę tykiel kulturowy, czasami też i dziki zachód, bo to były takie momenty, w sensie takim, no może niedosłownym, bardziej myślę w cudzysłowie. To są takie momenty, kiedy Polska była krajem bardzo mocno jeszcze niepewnie stojącym na nogach, w sensie takiej stabilności społecznej. Moi bohaterowie w tej książce opisują właśnie te pierwsze lata powojenne, kiedy ze strachu musieli spać w jednej małej chałupce razem z koniem, krową, kurami, bo gdyby zwierzęta domowe zostały same na noc w stodole, no to rano by ich już nie było, bo grasowały właśnie na przykład na Mazurach, grasowały bandy takich po prostu złodziejaszków, chronione bardzo często przez miejscową milicję czy UB, więc były bezkarne i ograbiały ludzi ze wszystkiego, co mieli, a najczęściej właśnie jedynym dobytkiem, jaki ktokolwiek miał w tamtym momencie, na tamtych ziemiach, to była jedna krówka, czy koń, no koń już był wielkim majątkiem. Ale o te losy, wspomnienia z tamtych chwil będę chciał jeszcze zapytać, ale wcześniej coś, co znalazłem w zapisie, ale zresztą ta opinia, ona się powtarza w wielu miejscach, że pan o tych ludziach, o tych historiach pisał bez emocji. Tutaj się powołuje właśnie jedną z recenzji. No tak chciałem. Tak, że to jest odpowiedź pozbawiona emocji, ale że emocji dziennikarza, no, inaczej, ja nie mam ambicji być historykiem, ani jakimś politologiem, który będzie oceniał politycznie tamten moment, prawda? Ale chciałem z emocjami dziennikarskimi, to chyba mi się udało. Ale właśnie o te emocje chcę jeszcze dopytać, żeby mieć pełną jasność. Czy o takich rzeczach, jak wysiedlenie, jak walki z oddziałami UPA, jak to, co działo się na Wołyniu, głównie po 1943 roku, czyli tak naprawdę o morzu krwi, o gigantycznych zbrodniach, czy o takich wydarzeniach i konsekwencjach, takimi, którymi no, w jakiejś mierze była akcja Wisła, czy o takich rzeczach no, w ogóle jest sposób pisać bez emocji. Ja przyjąłem formułę bez emocji. No pewnie nawet nie można, nie trzeba. Ja przyjąłem formułę reportażu, takiego reportażu, który odgrywam dosłownie z plecakiem i dyktafonem i aparatem fotograficznym. Nawet bardzo często moi rozmówcy, z którymi się spotykam, w momencie, kiedy mnie rozpoznali, nawet dziwili się, pytali, kiedy to będzie w telewizji. Nawet dziwili się, że nie o kamery, a ja po prostu przyjechałem. Nie zgadzałem się, no, więc ja opisałem to z emocjami, ale takimi emocjami tych ludzi, tych bohaterów. Ja po prostu spisałem literacko, w jaki sposób wyszli chowałem na teren, na ile mogłem. Ich opowieści, ich wspomnienia. I bardzo się cieszę dlatego, że dziś po dwóch latach, od momentu, kiedy zacząłem się przemierzać do tego wszystkiego, co najmniej troje moich bohaterów już nie żyje. Więc wiem, że złapałem ich wspomnienia dosłownie w ostatnim momencie. A mówię to nie bez powodu, bo bardzo często ich dzieci nie do końca są zainteresowane historią rodziców czy dziadków. Żyją w innym miejscu, w innym świecie. Często też nie opuścili Polskę. Po prostu to nie jest już ich, może nie korzenie, ale nie ich świat, prawda? Więc kiedy byłem dwa tygodnie temu na Mazurach na takim pierwszym spotkaniu autorskim, podeszła do mnie pani i mówiła, że on od 15 lat razem z księdzem grekokatolickim miejscowym modlili się, żeby ktoś zechciał spisać tę historię. No i podeszła do mnie prawie za łzami w oczach i powiedziała, ta historia wreszcie ma swój koniec, wyłoniłam się, pan przyjechał, pan napisał. To rzeczywiście była powszechna reakcja na pewnego rodzaju oczekiwanie, pewnego rodzaju powszechna, że mogą się podzielić tymi wspomnieniami. Pierwsza reakcja to była niechęć. Raczej to znaczy, oczywiście, no ja musiałem się wcześniej umawiać na tego typu wizyty i spotkania. Część osób na mowach się kończyła, część nie chciała. Część, bo nie do końca wiedziała, o co mi chodzi. Też dlatego się z nimi spotkałem, ale bardzo dobrze, że ta książka jest naprawdę pełna. Jest taka, wydaje mi się, że zebrałem szerokie spektrum wspomnień i opinii, bo w tej książce nie tylko mówią o tym, co się wówczas działo Ukraińcy przesiedleni w ramach akcji Wisła, ale także Polacy żyjący na przykład wtedy i teraz w Bieszczadach, którzy mówią, jakie morze krwi było, a jaki ocean krwi mógłby być, gdyby ktoś nie przeciął tego wszystkiego, co tam się działo, zmusił poniekąd w bardzo brutalny sposób do czystek etnicznych, ale czystek w postaci, czystek kulturowych, może tak, prawda? Dzięki czemu wszyscy to dzisiaj mówią z dystansem. Panie, dzisiaj 19 listopada, święto biednych, święto też bezdomnych.
bo wówczas było o krok. Nie chcę nikomu usprawiedliwić, bo to była sytuacja taka, że wydaje mi się, że można to było przeprowadzić znacznie inaczej. Mówmy się, że tak jak dzisiaj rząd w Madrycie nie jest w stanie zaakceptować tego, co dzieje się w Katalonii i Barcelonie, tak wówczas rząd Warszawy nie był sensu stricte zupełnie rządem niepodległym, bo byliśmy oczywiście zależni od decyzji NATO i też nie mam wątpliwości, że akcja Wisła, decyzje o tym zapadały nawet nie w Warszawie, nie w gabinecie Bieruta, tylko na Kremlu w Moskwie. Polscy żołnierze byli tylko wykonawcami tamtych decyzji. To myślę, że dziś po latach tak na chłodno, no żaden kraj, żaden rząd, żadne państwo nie może sobie pozwolić na taką wewnętrzną rewoltę, tym bardziej po niecałych dwóch latach od zbudowania gdzieś tam na nowo tej powojennej rzeczywistości. To było po prostu bardzo niebezpieczne, więc jakoś ten problem trzeba było rozwiązać. Na pewno nie tak jak zrobiono, czyli na zasadzie takiej urawniłowki, że wyjechali wszyscy, którzy mieli jakikolwiek związek, tak jak powiedziałem, wystarczyło, żeby chodzić do cerkwi, a nie do kościoła i już te rodziny znajdowały się na listach do wywózki. Czy na podstawie tych wspomnień, tego co pan zebrał w swojej książce, my jako czytelnicy możemy się pokusić o dokonanie właśnie tego typu ocen, czy ta akcja była słuszna, czy była potrzebna, czy przebiegała, czy to inaczej powiem. Czytelnicy tak, ja nie kusiłem się, dlatego że nie chciałem celowo, ja uważam, w ogóle ja lubię takie książki czy filmy, kiedy ja jako odbiorca muszę samodzielnie myśleć, zastanowić się, wyjść w skupieniu, na przykład z sali kinowej, nie odzywać się do nikogo, tylko sam ze sobą rozmawiać i dawać sobie odpowiedzi na bardzo trudne pytania. Ale tu są takie głosy, które tak naprawdę nie pozostawiają wątpliwości, bo wspomniał pan o tych bohaterach, o Polakach, którzy wtedy już... Zebrakami jesteśmy! Tam jest taki jeden głos mówiący o tym, że on tak naprawdę spokój, właściwie spokojny sen miał dopiero po akcji Wisły. Po pierwszy moment, kiedy on poczuł, że jest bezpieczny. I paradoksalnie podobnie mówią dziś, tylko może innymi słowami, ci, którzy zostali przesiedleni. Oni dziś po latach oczywiście boli serce, serce krwawi, że te ziemie, na których mieszkali od 100, 200, 300 lat, prawda, zostały im wyrwane, odebrane, musieli się przenieść, nawet w sensie klimatycznym, w zupełnie inne położenie. Też tam opisuję wspomnienia młodych wówczas dziewczyn, które myślały, że pojechały w takie miejsce, że ktoś im zabrał wiosnę, bo wyjeżdżały w kwietniu, powiedzmy, na Podkarpaciu, już wówczas kwitły pierwsze jakieś kwiaty, już się zieleniła trawa, przyjechały na Mazury, to takie na północne, przy granicy z obwodem kaliningradzkim, gdzie nie było nic, gdzie po prostu już była ziemia zamarzona, potem jest troszkę bardziej surowa, prawda? Ona była przekonana, że ktoś zrobił po prostu krzywdę i wywiózł ich w takie miejsce, gdzie nie ma wiosny, więc ta nowa rzeczywistość była dla nich niezwykle trudna, ale gdzieś po latach z takim trochę dystansem, czas nas też uczy pokory i pogody, prawda? Więc one dziś po latach mówią, że w sumie nie stało się najgorzej, bo nie wiadomo, co by się stało dalej. Sytuacja była tak napięta i one mówią dziś tak, te osoby przychodzili do nas, tak zwani leśni w nocy. Mówili, dawaj jedzenie, dawaj konia, przygotuj spanie dla 15 nas, prawda? I ktoś, kto mówił, że nie, no to dostał albo kulkę w głowę, albo go bita, albo puszczano z dynamika chałupę, więc ci ludzie nie byli w stanie się przeciwstawić. I to w tych wspomnieniach jest, zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. Mieszkańcy wsi ukraińskich, zresztą członkowie Badupa właśnie najpierw chodzili po wsiach ukraińskich i tam szukali schronienia i naturalnie też jedzenia, ale oczywiście zaglądali też i do polskich. I pod lufą karabinu dostawali to, czego chcieli i uciekali gdzieś dalej do lasu. Więc myślę, że dla jednych i dla drugich ten 47 rok był bardzo trudny, ale dawał właśnie, jak to powiedział, spokojnie sam. To jest jeszcze jedna rzecz, którą znajdziemy w tej książce, to znaczy tutaj trudno znaleźć takie bardzo wyraźne polityczne podziały, bo z jednej strony mamy pełne upory, mamy też Ukraińców, którzy pokazują te wszystkie wydarzenia ze swojego punktu widzenia. Mamy oczywiście Polaków, którzy byli zagrożeni przez Niemców, przez Ukraińców, potem przez Armię Czerwoną, których relacje z Ludowym Wojskiem Polskim też wyglądały bardzo różnie, ale jednocześnie mamy relacje mówiące o tym, że na przykład komunistyczni partyzanci przyjaciół Wojskiego mówili, macie nie dać żadnego z Polaków, bo poniesiecie za to karę. Rzeczywiście tak jest. Myślę, że dzięki tym wspomnieniom ta książka jest naprawdę bogata i zmusza właśnie do myślenia, zmusza do weryfikacji bardzo takich jednoznacznych ocen i poglądów, bo sytuacja tam na południowo-wschodnich krańcach Polski była bardzo złożona, bardzo skomplikowana, bardzo niebezpieczna we wszystkich właściwie wspomnieniach. Tych, którzy zostali przesiedleni, tych, którzy gdzieś do końca poczuwają się do tej
etnicznej kultury ukraińskiej. A oni mówią tak, że do wybuchu wojny żyło nam się ze sobą wspaniale. Dziś w naszym Radiu Konfucja, proszę Państwa, jest program dla biednych. Biblia dla ubogich. Chciałem wierzyć. No jak przyszli w średnim wieku do kościoła, to musiały laleczki się ruszać, być kolorowe, prawie jak żywe, no bo na co człowiek miał się patrzeć, jak nie na te laleczki? Słowo Boże nie docierało, Słowo Boże za trudne na umysł, przyciemniony średniowieczem. Przyciemniały też na krzaku siedzące czarne wrony. No tak, tylko że to sobie patrzą na doświadczenia rodziców i bardzo często mówią, że przychodził do nas ksiądz najpierw jedna pokolenie, potem drugie. Dzisiaj ci starsi na przykład mężczyźni uśmiechają się, puszczają do mnie i dwa razy świętują, czyli dwa razy się po prostu cieszyć i bawić. Czy w takim razie z tej książki, w tej książce znajdziemy odpowiedź na pytanie, to skoro było tak dobrze, to co się stało? Ja już wiem, co się stało. Oczywiście też to nie jest taka ocena historyka, bo nie mam takich ambicji. Na podstawie właśnie relacji tych ludzi, kiedy wybuchła wojna, pojawiły się znów bardzo mocne antagonizmy, które były sztucznie zasypywane, ale one też pojawiały się w latach 30. na kresach wschodnich. Od końca lat 20. lata 30. pośród ministra Bierackiego rząd wydał tak, może nieoficjalne, ale jednak dekret o polonizacji tamtych ziem. Bo rzeczywiście dążenia, szczególnie ze strony komunistycznych partii, czy to właśnie litewskiej, czy białoruskiej, czy ukraińskiej, partii komunistycznej zachodniej Ukrainy, te tendencje do oderwania się Rzeczpospolitej były bardzo silne, co z punktu widzenia rządu Warszawy było bardzo niepokojące. Poszło to za daleko, bo poszło to w ten sposób, że na przykład w latach 30. na Hełmszczyźnie były niszczone cerkwie, palone. I mam też takie relacje, kiedy Polacy mówią, myśmy występowali razem z Ukraińcami przeciwko polskim żołnierzom, którzy przyjeżdżali wówczas w latach 30. na Hełmszczyznę i chcieli palić cerkwie. I mówią, w prostej książce też to mówią, żebyśmy obronili wspólnie cerkiew, bo ona była nasza, to było nasze wspólne dziedzictwo. Właśnie to, o czym ja trochę chciałem powiedzieć właśnie, że gdzieś w pewnym momencie wybuch wojny spowodował, że te antagonizmy się obudziły. A rozbudziła je też, myślę, niemiecko-bitnica skierowana do właśnie ludności ukraińskiej, polegająca na tym, że ktoś może nie do końca zasugerował, obiecał, że jest możliwość stworzenia jakiegoś odrębnego państwa ukraińskiego. Rok 41 to był ten przełom. Tak, znaczy nawet chyba wcześniej, od razu po 39 roku ludność ukraińska została jakby tak troszeczkę może lepiej potraktowana. Potem była policja ukraińska, która miała takie możliwości, że mogła na przykład w jakiś sposób mścić się na Polakach, no potem oddział SS Galicja, więc i Polacy się zaczęli bać Ukraińców, a Ukraińcy w jakiś sposób może zechcieli się za dawne czasy i zniewagę zemścić na Polakach. To wszystko zostało jeszcze później mocno rozbudowane, kiedy no, po 1944 roku stało się jasne, że raczej nie będzie jakiejś tam niezależnej Ukrainy. Ci, którzy wierzyli, że do końca jest taka możliwość, no bardzo mocno się zaangażowali w oddziały ukraińskiej armii powstańczej. Stąd też później po wojnie, czyli po 1944 roku na tamtych ziemiach, tak mocne walki, tak mocne napięcia i tak duże niebezpieczeństwo. Myślę, że gdyby nie wybuch wojny, ta sytuacja nie miałaby miejsca. No, oczywiście to jest taka historia alternatywna, którą no, czytelnicy bardzo lubią, historycy mniej. Mnie pozostaje mieć taką nadzieję, bo na dawnych kresach Rzeczpospolitej z mniejszym lub większym skutkiem, ale jednak dawało się żyć wspólnie. To jest nasze wspólne dziedzictwo. Pierwszej, drugiej Rzeczpospolitej, ten tygiel wielokulturowy, coś czego dzisiaj w Polsce nie ma, nie jesteśmy już takim krajem jak kiedyś bardziej homogenicznym. Dlatego też się utrwalić w pamięci, bo jednak w tej książce opisuje, jak ci ludzie żyją dziś. I oni dzisiaj kultywują dawne tradycje, zwyczaje i wiarę ojców. Oni tuż po wojnie, kiedy na przykład wyjechali na Mazury czy na północno-zachodnie regiony Polski, nie mogli chodzić do cerkwi, bo to nie było cerkwi. Co więcej, tam do nich ksiądz prawosławny nie mógł przyjeżdżać, bo był zakaz, no bo wówczasny PRL generalnie walczył z kościołem, walczył z religią, więc co dopiero wydawać zezwolenie na budowę cerkwi. Ale oni tak w tym wszystkim uparci, że chodzili w cudzysłowie na pielgrzymki do Warszawy, że po jakimś tam czasie, po kilku latach dosłownie, wymusili decyzję, żeby opuszczone stare kościół węgierski po niemiecki przebudować na cerkwi. I ja też to w tej książce
pokazuje nawet na zdjęciach, jak piękne są te budowle, czyli stare, średniowieczne, bardzo często mury kościołów, jeszcze może wcześniej dosłownie katolickich, potem już ewangelickich, dzisiaj po wojnie, to są cerkwie, czyli w murach jeszcze kamiennych ze strzelistą wieżą dzwonniczą. Dziś jest też na tej wieży krzyż prawosławny. To pokazuje, jak ta historia cały czas jest żywa, a na tych terenach, szczególnie tej Polski dzisiaj zachodnie lubuskie, to myślę dzięki, w dużej mierze dzięki kapłanom, którzy tam są bardzo tacy energiczni, szczególnie ta kultura łemkowska jest kultywowana. Tam są nawet młodzieżowe zespoły, co bardzo cieszę, bo jeśli starzy umrą, a młodzi tej kultury nie przejmą, to ta kultura już zniknie. I to jest, no myślę, nie tylko dla mnie, człowiek, który też bardzo często mam takie pytanie, czy Pana coś łączy z tymi ludźmi, którzy zostali wówczas wysiedleni? Mówię, nie. To, co mnie łączy z nimi, to po prostu poczucie krzywdy, tak? Na taką ludzkiej krzywdy, wrażliwość na ludzką krzywdę, wywołaną decyzjami, na które my, Maruscy, nie mamy najmniejszego wpływu, mówię o decyzjach partyjnych zapadających na górze. No i to jest na przykład kolejny wątek, który, no, nie wiem, czy dobrze odczytuję oczywiście pewne słowa, które padają z ust Pana bohaterów, ale mam takie wrażenie, że to jest kolejny bardzo ciekawy wątek, bardzo wyraźny w tej książce, czyli w wielu tych głosach można znaleźć takie bardzo mocne pogodzenie się z historią, tak, taki fatalizm, że no po prostu no, tak musiało się stać i tyle. Nie czujemy pretensji, nikogo nie winimy. Tak to wtedy wyglądało. Może pretensji to nie, ale rzeczywiście ja zawsze zadawałem pytanie, czy państwo mają pretensje do Polaków, czy w imieniu Polaków za to, że jesteście tu, a nie u siebie. Bo też powiedzmy sobie szczerze, że ci ludzie w większości pozostali na zachodnich rubieżach dzisiejszej Polski, bo im nie pozwolono wrócić tam do siebie, gdzieś na tereny Podkarpacie. Po prostu był zakaz. Niektórzy przez wiele lat nie mogli tam nawet na moment przyjechać. Później to się zmieniło, szczególnie po śmierci Stalina, po Odwilży, ale przez wiele lat to było niemożliwe. Część z nich musiało zostać tam, bo już nawet nie miało do czego wracać, bo ich domy zostały spalone albo zasiedlone przez nowych osadników. Powiedzmy z centralnej Polski, mówi wprost, okej, okay, możecie tu wrócić, ale musicie wykupić ten dom, tak, no bo jesteśmy na pewno właścicielami. Więc ci ludzie dziś po latach, oni mają dystans i wiedzą, że to nie były winy Polaków. Oni wiedzą, że wina leży po zupełnie innej stronie, czyli właśnie na kraju w Moskwie, bo to tam zapadały te decyzje. Oczywiście mają żal do historii, że ona jest tak okrutna, że ich pozbawiła korzeni rodzinnych, że pozbawiła ich majątku, mówiąc w cudzysłowie, bo ten majątek to był często ten konik, który mógł z nimi pojechać w tym pociągu towarowym, ale na przykład to była broń, prawda, albo narzędzia kierownicze, które oni musieli wyrzucać, to też są ze łzami w oczach opowiadania w tej książce zawarte, musieli wrzucać do studni, bo wiedzieli, że jak to zostanie, no to komuś to po prostu wpadnie w obce ręce, a to był jedyny majątek, więc matka dzisiejszej już starszej pani, wówczas małej dziewczynce, mówiła, wrzucamy to wszystko do studni, żeby nie trafiło to w obce ręce. I ta pani dzisiaj po latach mówi ze łzami w oczach, no nigdy tam nie była, nie wiedziała, czy to w tej studni jeszcze jest, czy nie, czy jest ta studnia. Czy jest ta studnia, może jest nawet wyschnięta i może tych broń tam już nie ma, więc oni są pogodzeni w tym znaczeniu, że no, czas uczy nas pokory i wiadomo, że to nie jest wina nasza, dzisiejszych młodych ludzi, prawda? Ale ta zadra gdzieś tam jest głęboko, jest gorycz. No wiadomo, że to jest trochę tak jak z nami, w sensie Polakami, którzy musieli opuścić Kresy Wschodnie, którzy do końca często swoich dni nie byli tam nigdy, bo to było dla nich zbyt bolesne. Serce krwawiło, bali się tego spotkania z obecną rzeczywistością. Krzysztof Ziemiec, dziś jako autor książki Wysiedleni. Akcja Wisła 1947. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD. Super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszę. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z imbiry na boczki w starach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość, jazmy i produktów cukrzyca. Przed użytym zabezpieczeniem stosowania do opakowania błyskoszy, to się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy lek niewłaśnie stosowany zagraża twoim życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Ranking. Lubię, bo polskie. Akcja polskiego.
radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, produkt innowacyjny, polska marka oraz nagroda główna Lubię Polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie Polskiego Radia 24. Partnerem rankingu Lubię Bo Polskie jest Poczta Polska. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, minęła 16.30, informacje dnia, Dorota Wojtalczyk. Trwa druga seria indywidualnego konkursu w skokach narciarskich o Puchar Świata w Wiśle. W pierwszej serii najlepiej z Polaków wypadł Dawid Kubacki, uzyskał 125 metrów i zajmuje czwarte miejsce. Kamil Stoch jest ósmym, prowadzi Niemiec Richard Freitag. Do finału zakwalifikowało się pięciu Polaków. Polskim skoczkom kibicują rodacy z różnych stron kraju. Nastroje bardzo pozytywne, no przecież oczywiście, że wygramy. Państwo na skoki? Tak, tak, na skoki. Skąd? A, Olesno. Pani ma czapkę z napisem Polska Orzełki, a ma pan? Aha, pan ma szali. A trąbki? To jeszcze nie mam. No, tak żeśmy postanowili weekend spędzić w Wiśle. Wczoraj polscy skoczkowie wraz z Austriakami zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym. Zwyciężyła reprezentacja Norwegii. Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej nic dla Polski nie zrobił. Dzisiaj, wykorzystując swoje stanowisko do ataku na polski rząd, atakuje Polskę. Tak premier Beata Szydło powiedziała na Twitterze na wcześniejszy wpis szefa Rady Europejskiej. Donald Tusk napisał: alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla, zbyt podobny, spać spokojnie. Tak napisał na Twitterze Donald Tusk. Wczoraj ambasador naszego kraju w Kijowie, Jan Piekło, był pilnie wezwany do MSZ-u Ukrainy w związku z niewpuszczeniem do naszego kraju sekretarza Międzyresortowej Komisji Ukrainy do spraw upamiętnień. 4 dni temu Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych zapisanych w unijnych traktatach. Przeciwko rezolucji głosowali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, SLD wstrzymało się od głosu, eurodeputowani PSL-u nie wzięli udziału w głosowaniu, większość PO wstrzymała się od głosu, ale 6 europosłów poparło ten dokument. Kościół katolicki pierwszy raz obchodzi Światowy Dzień Ubogich. Wielu potrzebujących odwiedza namiot spotkań, które z tej okazji staną na małym rynku w Krakowie. W środku czeka ciepły posiłek i specjaliści, którzy służą radą. Bardzo fajnie. Raz, że zbliża ludzi, to dodaje jakiegoś wewnętrznego ciepła, bo pan musieliby pogadać po śmierci w naszej sytuacji tych panów. Gramy, coś tam się zawsze wycina, pomaga się, maluje. Także ten czas można gdzieś spędzić, coś w cieple, herbatę, kawy porozmawiać, o herbatę, kawy się napić, także to jest bardzo dobry pomysł i to mi, ja jestem z tego zadowolona, że coś takiego jest dla ludzi, takich jak my. Ja to nazywam taką psychiczną jakąś renowacją, czyli się odnawia psychicznie, czyli się zupełnie inaczej. Tak było w Krakowie w ramach Światowego Dnia Ubogich. Święto, jakie ustanowił papież Franciszek, przypada dzisiaj, ale w Krakowie wydarzenia związane z udzielaniem pomocy ubogim trwają od minionej niedzieli. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jeden na jednego. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Jachowicz, a moim gościem jest pan poseł Jarosław Krajewski z PiS-u, członek komisji do zbadania sprawy Amber Gold. Dobry wieczór. Chciałbym zacząć od sprawy dzisiejszej, która wywołała burzę
Odczytam Państwu i Panu, Pan pewnie go zna, ale żeby Państwo wiedzieli dokładnie, o co chodzi, tweet, jaki zamieścił kilka godzin temu były premier Donald Tusk, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej. Alarm z wykrzyknikiem. Ostry spór z Ukrainą. Izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla. Zbyt podobne, by spać spokojnie. Panie redaktorze, myślę, że bardzo jednoznacznie należy ocenić ten wpis byłego premiera Donalda Tuska. To są haniebne słowa ze strony byłego premiera Donalda Tuska pod adresem Polski. To jest kolejny atak ze środowiska Platformy Obywatelskiej na nasz kraj, bo tak naprawdę poprzez takie haniebne wpisy tak naprawdę pokazuje Donald Tusk, że jest zainteresowany tylko i wyłącznie wywołaniem kolejnej wojny polsko-polskiej. I myślę, że takie są jego intencje, ponieważ oceny dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości są bardzo dobre. Widzimy, że jest najmniejsze od 26 lat bezrobocie, bardzo dobre wskaźniki gospodarcze, bardzo dobry stan, jeśli chodzi o budżet państwa. I w takim przypadku dochodzi do dwóch ataków. Z jednej strony Donalda Tuska z dzisiaj, a z drugiej strony kilka dni temu ze strony eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej, którzy zagłosowali za antypolską rezolucją Parlamentu Europejskiego. Myślę, że... Ale może to troska, taka serdeczna troska o losy kraju kieruje panem Tuskiem. Proszę zauważyć to pierwsze słowo. Alarm. Alarm. Jest niebezpiecznie, jest groźnie. Alarm. Po takich wpisach Donalda Tuska nie mam żadnych złudzeń, że na Kremlu mogą otwierać szampany, ponieważ widzą, że wtedy, kiedy Polska umacnia swoją pozycję międzynarodową, wtedy, kiedy... Zwróćmy choćby uwagę na to, że Unia Europejska wzięła przykład z Polski, jeśli chodzi o politykę imigracyjną, czyli wycofała się z mechanizmu stałej relokacji, czyli przyjmowania przymusowo imigrantów przez każdy kraj członkowski. I to był postulat głoszony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I on trafił na podatny grunt. Ja rozumiem, że wbrew polityce imigracyjnej Angeli Merkel i establishmentu europejskiego, jednak z drugiej strony my wielokrotnie podkreślaliśmy, że dla nas bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. I stąd sprzeciwialiśmy się próbie narzucania naszemu krajowi konieczności przyjęcia kilku tysięcy imigrantów do Polski. I myślę, że ta sytuacja bardzo dobrych ocen ze strony Polaków, jeśli chodzi o realizację naszych zobowiązań wyborczych, bo wtedy, kiedy słyszeliśmy z ust polityków Platformy Obywatelskiej, że nie będzie i nie ma i nie będzie środków na choćby świetny program polityki prorodzinnej, mam na myśli program Rodzina 500+, wtedy, kiedy mówili politycy Platformy Obywatelskiej, że nie jest możliwe przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, my pokazaliśmy, że to jest koniec z taką polityką niemożności, ponieważ mówię, my realizujemy nasze zobowiązanie. Naprawdę oceny Polaków są bardzo dobre, a wtedy dochodzi do takich ataków ze strony byłego premiera Donalda Tuska, jak i kilku eurodeputowanych Platformy, jednak padały tutaj... Ale wróćmy jeszcze do tego tweeta, dlatego że nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że ten indeks przewinień, jakie wobec których trzeba zastosować to słowo niebezpieczeństwo, zagrożenie, jest o wiele większy niż to, co zrobiono w tej rezolucji, o której zaraz będziemy mówić. Proszę zauważyć, ostry spór z Ukrainą. Myślę, że jak możemy po kolei tutaj odpowiedzieć. Atak na sektor pozarządowy i wolne media. Jeszcze nie ma wprowadzonego
strony jakby sprawy, sprawy ewentualnej repolonizacji mediów czy dekoncentracji mediów, a już jest uprzedzający atak pana Tuska. Ja chciałbym pana zapytać, bo to jest dosyć czytelne, co on tu wylicza. Ale jakie są jego intencje? O to chciałbym pana zapytać. Myślę, że tak naprawdę Donald Tusk ma problem z tym, że jest tak naprawdę zupełnie teoretycznym przewodniczącym, tym tak zwanym prezydentem Unii Europejskiej. I myślę, że przede wszystkim brak jemu jest tych pozytywnych efektów pracy, własnej pracy. Stąd już patrzenie na ten okres, kiedy zakończy się jego kariera europejska i myślę, że to jest chęć zwrócenia uwagi tak naprawdę betonu partyjnego Platformy Obywatelskiej na jego osobę i chęć pozyskania stronników, którzy kilka miesięcy później albo za rok czy za półtora roku wypowiedzą się przeciwko Grzegorzowi Schetynie w celu odzyskania partii Platformy Obywatelskiej przez stronników Donalda Tuska. I to jest, myślę, że taki kuriozalny wpis Donalda Tuska, bo on tak jest też odbierany przez wielu komentatorów, ale z drugiej strony myślę, że to jest walka tak naprawdę o przyszłe przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jednak musimy zwrócić uwagę na to, że takie wpisy są niezwykle szkodliwe i krzywdzące dla naszego kraju, bo to jest obrażanie Polski, gdzie musimy o tym powiedzieć. 2 lata temu odbyły się demokratyczne wybory. Zgodnie z prawem Polacy powierzyli odpowiedzialność za rząd Prawu i Sprawiedliwości. My realizujemy nasze zobowiązania wyborcze i to rozumiem, że Platformie Obywatelskiej jako